Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Górski. Poranny WF. Rock. 11 minut po 8. No wtorek mamy. Dzień dobry, Miśku. Ja mam witam prawdeńkę. Ja mam nawet rymowaną prawdeńkę wymyśliłem. Słuchaj, to jest no prawdeńka, która troszkę rymuje się z tą piosenką. Gdzie oni są, wszyscy moi przyjaciele? Ele. Słuchaj, więc ja, może dlatego, że cała polska katolicka publicystyka czyta dzieciom. Zachęca, żeby nie iść. Poszedłem na tą wystawę wczoraj, Body Exhibition. Ojej, byłeś na tej wystawie. Ta. No i co? I słuchaj, tak idę. No. Idę. No. I nagle tak patrzę i nie zgadniesz, jakie słowa wypowiedziałem. No. Tata. No co ty był tata? Ja nie wiem. Austriak wykopał sklep arową, naprawdę? Mówił, że coś tam załatwił, ja nie byłem na pogrzebie. To był ten, co ten móżdżek mały na ręku trzymał. I pewnie myślę, tata. I pomyślałem sobie, można zapisać ciało medycynie. Można? No, ty na przykład jakbyś zaczął... medycynie. Nauce. Nauce można. Powiedzieć można. Kulturze można. Dlaczego niektórzy nie mogą zapisać swojego ciała popkulturze? Więc ja chciałbym zobaczyć na przykład Gosiewskiego takiego spreparowanego. Ja chciałem... O Jezu, ale to byłby widok. No, mała witrynka. Ciekawe, co mógłby w ręku swojego trzymać, bo to mała rączka jest, wiesz o tym. Kotka małego. A organy wszystkie raczej większe. Moja prawdeńka z kolei będzie rymowana. No. Pozwól, że przejdę. Bardzo zachęcająca wystawa. Zobaczyłem, co mam w środku. Pozwól, że przejdę od razu do mego hajku. Tak, hajku. Większy niż Rudy 102 i w środku Dżugaszwili Grisza. Lisza. U mnie też! Ty, u ciebie jest Lisza, zobacz. Wypycha z kadru Ibisza. U mnie napisane... Coraz większa polska aktorka Lisza. 2009 naprawdę stała się wielką artystką. U mnie jest tak. Oj, ciasno będzie przed kamerami Polsatu, ciasno. Operatorzy kamer i montażyści stacji ponoć głowią się, jak zmieścić pokazać w jednym kadrze słusznie zbudowaną Joannę i filigranowego Krzysztofa Ibisza, bo wypycha go Lisza. Proszę państwa, podobno nowa edycja, jak oni śpiewają po raz pierwszy w systemie panoramicznym. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W SROK. Większa niż Warta Wisła czy Cisa. Większa niż Łyda Lisa. Lisza. Proszę państwa, nie chce się wierzyć, Lisza, że 31-letni organizm Lisza może pomieścić tak wielką kobietę. Spróbujmy słowami opowiedzieć Liszę. No, 3, 4. Lisza. Proszę państwa, wypchnie z kadru Krzyśka dopiero i Bisza Joanna Lisza. Jest wielka jak wszędobylska w piramidzie cisza. Lisza! Proszę państwa, zdecydowanie największy temat ostatnich tygodni, który przyćmiewa nawet romans Kazika Marcinkiewicza, przyćmiewa kontrakt Radosława nawet Majdana. Nawet przyćmiewa książkę stylisty Tomasza Jacykowa, lat 41. Lisza! Zdecydowanie Krzycho wygląda przy niej chudo, gdy się patrzy na jej wielkie udo. Proszę państwa, podobno jak się w Wielkim Kanionie powie Lisza, to przez 45 minut echo odpowiada: Lisza! 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 Co stało się z tą piękną, drobną kobietą? W 2007 jeszcze nie rozwinięta, mamy zdjęcie. 2009! Lisza! Mały Krzycho Ibisz dookoła niej krąży, a ona jak w ciąży! Boże! Jak w ciąży! Ona Boga! Jaka wielka! Proszę państwa, Joanna Liszowska zajmuje naprawdę wiele miejsca. Osoba bardzo żywiołowa, jak się tam ale u siebie co w fakcie. U mnie ma taką smutną twarz. Nie stoi na scenie jak kork, a u mnie nie, u mnie się uśmiecha z tych kroków. Może powiedzieć, że to naprawdę wielki uśmiech jest. Ale ta... Opisz tą kieckę, opisz, podobno, opisz. Podobno, opisz. Się, podobno się rusza i gestykuluje i za to kochają widzowie, ale podobno wali się ta scenografia, jak oni śpiewają przy każdym tąpnięciu. Krzycho Ibisz zdenerwowany. Stemplują tą scenę. Zepchnięty już nie na drugi, lecz na piąty plan, bo pierwsze cztery zajmuje
Proszę państwa, nie wiem, czy państwu coś mówi termin mała czarna. I to nie chodzi o popularny talk show, nie chodzi o kawę, tylko o taką kiecunię. I spod tej kiecuni dwa wielkie nogasy! Proszę państwa, no więc rzeczywiście, jeżeli chodzi, to się nazywa, poczekaj, to jest ramię. Jeżeli chodzi o ramię Joanny Liszawskiej, proszę państwa, to zobacz, pokażę ci zdjęcie, porównując to do uda Ibisza, to jest to w ogóle nieporównywalny rozmiar z korzyścią dla Liszy. No, ale ma łapa wielka. Mam haiku. Ogromna, dawaj. Wstałem rano, coś cień rzuciło. Czy to zorza polarna? No. Nie mam rymu. No dobra. Proszę państwa, w ramach przeglądu... Nie mam! Poranna! Zorza poranna, Lisza Joanna. W ramach przeglądu pracy każdy temat dzisiaj został zepchnięty na boczny tor. Czy ty wiesz, że na ogromną Liszowską, no. Internauci nie ufają Joli, że jest dziewicą? Na ostatnim miejscu jest Jola. Że to, że niby straciła? Że jednak nie jest dziewicą. Ale tak. Ty wiesz, że w ten trend jeszcze Żora Koroliow się podobno wpisał? Ten tancerz. Tak, naprawdę. I jakaś Strunin, Stasza. Wiesz, to podobno też zachowanie dziewictwa deklaruje Joanna Liszowska. Podobno naukowcy wciąż szukają. To jest największe dziewictwo świata. Szukają. Jezus Maria. Gdzieś Tora film? Tam był taki lotniskowiec. Lisza! Obejmij ją! Ladies and gentlemen, poranny wojewódzki figurski. Poranny WFSR-ok. Pamiętasz taką piosenkę? Wielkie oczy, wielkie ręce. Bez uśmiechu Joanna Liszowska wielką ma twarz. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SR-ok. Ale może powiedzmy, tak jak kiedyś było w przypadku Stefana Mellera, co nam zrobiła Lisza albo co zawiniła? No, że wypycha Ibisza. Nic, proszę państwa, po prostu jest. To jest nasza koleżanka z branży, ale uważamy, że wszyscy Polacy, których nie stać na wielkie, cyfrowe, 70-calowe odbiorniki, mają prawo zobaczyć cały, jak oni śpiewają, a nie tylko fragment Liszy. Matka kierowców, przepraszam, matka kierowcą synów złodziei. Rozumiesz coś z tego? Miałeś mi przeczytać o Tomku. No, ale ci zaraz, ja do Tomka dojdę. Najsmaczniejsze rzeczy zostawia się zawsze. Ale posłuchaj, Rubik w Chicago... To w Lubelskiem było. Bracia Radosław i Łukasz, jeden 17, drugi 16 lat, wraz z Rafałem G., okradali 10 domków letniskowych na pojeździe Łęczycko-Włodawskim. Kiedy wpadli w ręce policji, okazało się, że ich kierowcą była własna matka! Mamunia. Posłuchaj, jak Rubik kocha swoje dziecko. Wybrał się do Chicago i tak. Jak przecież on jeszcze nie ma dziecka. No ale już mówisz to takie coś. Żonie? Tak, to jest żonie, bo to jest podobno jego. Żono, słuchaj, daj. Ja słyszałem. Spokój, no. RH Plus jej zbadałeś. No. Słuchaj, nie, więc okazuje się, że tak. Prostował mi się minus, no. Disneya zobaczył myszkę Mickey, $145, poszedł dalej. Potem było Puchatek za 37, obejrzał, poszedł dalej. Zobaczył ubranko za $7 i kupił. No co ty opowiadasz? Bardzo kocha swoją malutkę dziecko. Jedyny, jaki Żyd, a wygląda na takiego Aryjczyka. On z tą czarną fryzurą? Murzyn! Stworzyła mu rodzinę zastępczą. O Tomku mi czytaj kamelu! On odpłacił jej przemocą, znęcał się w świętokrzyskim nad babcią! Dobrze, poza tym na facecie, który poszedł do więzienia z miłości do ubrań, o kobiecie, co przyszła z nożem na urodziny, o tym, że podły dealer lądował wreszcie areszcie, a ktoś kogoś skatował za papierosa. Trochę mi się nudno zrobiło. O tym, że Iwona pije poważnie kutyna na imprezach, a Artur Barciś martwi się o swoją popularność i o to, uwaga, dochodzę wreszcie do kamera. Czy masz coś jeszcze, żeby się odwdzięczyć? No, czekam na Tomka kolegę, bo to jest mój kolega. No, i także wasz słowa. Sympatyczny, zdolny, tak, przystojny, tak, inteligentny, tak, majętny, tak, potrafiący zarabiać, tak, z zamiłowaniem do osób raczej korpulentnych. Tego nie wiem. Popatrz mi prosto w oczy i powtórz jeszcze raz. No ciebie lubi, no to chyba do korpulenty. No właśnie. Słuchaj, prezenter spotkał się z pewną brunetką. No co ty? I to nie była jego kochana, choć trudno jest odróżnić. Proszę cię bardzo. No wiesz, to było już nie bardzo niemiłe. No co, no to Tomku, bardzo rzeczywiście to nie jest Kasia. Ale tak patrzy ale na niego. Czego szukasz, przepraszam? Ale wiesz co? Tali? Coś ci powiem, nie, coś ci powiem. No. Lisza większa. To prawda.
Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esce Rock. Esce Rock. Tak w ogóle dzisiaj zajmuje nas temat raczej elastyczny, można by powiedzieć, prawda? No, mocno naciągany. Radosław Majdan w prezerwatywie już za chwilę, bądźcie Państwo z nami. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. W Esce Rock. Esce Rock. Esce Rock. Esce Rock. Muszę Ci powiedzieć, że tak jakoś w sercu mi gra, wiesz, i w duszy, że wolałbym jednak dzisiaj niż Majdana, bo to zdecydowanie większy temat. Pamiętasz Pigs in Space? Obszerny temat! Jutro się zajmiemy Liszą, bo dzisiaj nie mamy tyle miejsca. Stepy germańskie jak plac Konstytucji ogromne. Proszę Państwa, 10 maja 72 roku w Szczecinie przyszła na... 10 maja 72 roku w Szczecinie przyszła na świat twarz prezerwatyw. Zjawiła się, kiedy pani Majdan stanęła w rozkroku. Nie, matki? Matki? No, chyba, że nasze. Proszę Państwa, Radosław Majdan został twarzą prezerwatyw. Odbił się wielokrotny, chyba sześciokrotny reprezentant Polski, bramkarz 185 cm wzrostu, pseudonim Rada lub Doda. Radek to szalenie otwarty i miły człowiek, choć sam przyznaje, że na biznesie zna się średnio, to jest profesjonalista w każdym calu, inaczej niż Doda, tak mówi pani Wiesława z promocji firmy Tabu. Podobno Dorota się skonfliktowała. Bramkarz kontrakt reklamowy, jest to producent prezerwatyw właśnie. Proszę Państwa, pani z firmy Tabu powiedziała, że kontrakt jest adekwatny do pozycji i klasy Radzia. Wczoraj ustaliliśmy, że jest to około 12 zł miesięcznie. Adekwatnie do pozycji Radzia wypowiedziała się ex-wife, czyli Doda Electrolux. Jeżeli ktoś nie zna żargonu prawniczego, to proszę sobie otworzyć potem Google i pewne słowa sprawdzić, bo jest tutaj bardzo dużo fachowej literatury. Prawda, Michale? Proszę posłuchać. Nie jest to chwyt marketingowy, nigdy nie był i pewnie nigdy nie będzie. To jest życie. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Są uczucia, są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Jakoś tam przeanalizować i zapowiedzieć, czy będzie tak, czy siak. Po prostu jest jak jest i sama nie wiem, jak będzie, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Natomiast teraz jest dobrze. No to jest życie, no. Ja może zacytuję najbardziej doniosłe kwestie. Jest jak jest, no. To jest życie. Są uczucia. Tak czy siak, jest jak jest. To jest właśnie tekst piosenki Dymono. I tak będzie, no. I tak będzie. To jest parafraza słów Kochanowskiego, wiesz, kiedy pisał Treny. Litwo, ojczyzno, ty moja. Jest jak jest. Jest w tym trochę Prusta, tak samo. Prusta. Jak i Froma, wiesz, bo to jest nie wiem, wielka czy prawda o tym, czy mieć, czy być. Hermana Hesse, nie wiem, czy czytałeś, on tam mówi... To jest życie, są uczucia. Tak czy siak. To ten nazista? Ten wilk stepowy. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esce Rock. Zdecydowanie boserki. W majtkach czuję się, jakbym, nie wiem, był jakimś albo, no nie powiem, że gejem, co jakbym na dolasa chodził na przykład. Nigdy nie mam kąpielówek, chociaż ostatnio sobie kupiłem, bo żona mi namawiała, że w nich podobno dobrze wyglądam. To takie formie majtek, ale to czułem się po plaży, jakbym chodził na golasa. Nie, zdecydowanie bokserki czy spodenki w ogóle nawet już do kąpieli, a w życiu codziennym obcisłe bokserki. Lepiej, zdecydowanie, wygodniej i normalnie. W majtkach czuję się, tak jak mówię, jakoś tak nieswojo. To wiekopomna kwestia, którą zaskarbił sobie przychylność producentów prezerwatyw Radosław Majdan i tym samym zorganizował sobie kontrakt na 200 tysięcy złotych, kwota adekwatna do pozycji Radosława. Powiedział w tej wypowiedzi. Bardzo cię proszę, gdybyś mógł nam Polakom przetłumaczyć. Se kupiłem w formie majtek. Proszę Państwa, omowo Polska. Cieszy mnie, że... Tak właśnie się z Michałem zastanawialiśmy, jak wyglądają ich wieczorne rozmowy, jak oglądają film na przykład. Patrz, go jedno, załatw go. Zobacz. Ty normalnie, kurde, jeszcze raz daj puszczę. Ty no, weź go, cofnij go, kurde, gdzie nie można w ogóle zrozumieć, nie komam radzie tego. Pozdrawiamy Radosława, który jest bardzo sympatycznym człowiekiem skądinąd. Bo skądinąd jest bardzo wrażliwy. Bardzo wrażliwy, to prawda. No i ma też, wiesz co, jurnych kolegów. Może się okazać, że pożałujemy dzisiejszej audycji. To prawda. Pamiętasz, co zrobili na Helu, czy tam gdzieś w Jastarni? No oni nie byli na Helu, tylko byli tam na dwóch browarach, już nie przesadzaj. Nie, to powiem stary. To jest pozytywek, tak? No tak. Dobrze. No ciekawe, czy tam ktoś będzie. Masz dwa telefony. Tak, jakby co, mam jeszcze drugi. No w końcu, wiesz, już 8:47.
zobowiązująca. Jeszcze bym taką prezerwatywę z murawą, z fragmentami murawy, wiesz? Naprawdę? No, tak. Ale że to, że tak na sianku ułożył trochę. Takie nawiązanie ekumeniczne chcesz zrobić? Co sądzisz, żeby zrobić na przykład Olisa DB prezerwatywę czarną? O tak, ale trzeba by go znaleźć. No to teraz tego Pereiro możemy wziąć. O, Olisa DB i Pereiro zrobimy modę. Guerreiro, przepraszam. Pereiro, no i Borubar, taki z siarką, że strasznie siarką czuć. No nie ma tam nikogo. Mhm, dobra, zrobimy też taką reklamację, że się twarz radzia w trakcie koitus. Pamiętasz jak zrobiliśmy Opel Borut? O, pamiętam, ale nie, chodzi o to, że zrobimy, że w czasie koitus interruptus twarz radzia znika z tej prezerwatywy. Tego, przepraszam? Koitus interruptus, nie wiem co to jest? Wprowadzenie członka do ust? Nie, to jest przysięga, jak się zostaje żołnierzem. A, przepraszam. Do przysięgi. Tu koitus interruptus. To trochę podobnie. Flinta mogłaby reklamować prezerwatywy, nie? Z takim nazwiskiem. Z nazwiskiem, tak. Proszę Flintę. A jaki rozmiar? Na niedźwiedzia. Rozumiem, że ten człowiek nie sprawdził nam telefonu. No niestety. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy to jest producent pozytywek? Tak, o, witam serdecznie. Tak, witam serdecznie. Witam serdecznie. Tak. Warszawa się kłania firma Tabu. Jesteśmy producentami galanterii gumowej, między innymi prezerwatyw. Proszę pani, tak. Podpisaliśmy w tej chwili kontakt z losowym Majdanem i on będzie wchodził w życie latem. I mamy takie pytanie, czy u państwa można by zamontować w prezerwatywach i w automatach do prezerwatyw takie małe pozytywki? Czy państwo moglibyście taką usługę nam zrobić? Po prostu wie pani, przy otworzeniu, dzień dobry pani Misiura, ja jestem specjalistą do spraw PR, pion reklamowy. Proszę pani, w momencie, kiedy otwierałoby się pudełeczko, to wtedy leciałaby melodyjka, w tej chwili tutaj jeszcze trwa dyskusja, czy to byłby to hymn Pogoni, w której grał Radosław Majdan, czy może hymn narodowy, bo przecież też grał w polskiej reprezentacji. Proszę pana, a ja bym chciała, żeby państwo... Takie zapytanie może wystosujemy. Tak, bardzo proszę mailem. Bo wie pani, są takie kartki poświęteczne, gdzie jak się otwiera, to jest tam Lula i że jest Uniu. Tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Pani powie, jaki to jest koszt takiej jednej pozytyweczki? Proszę pana, ja bym się musiała zorientować w tej chwili. No, rozmawiamy o dużym nakładzie, to najmniej 200 tysięcy. Proszę pani, a czy jest taka szansa, żeby tę prezerwatywę tak uzbroić, żeby pod zbiorniczkiem, pod tym zbiorniczkiem na nasienie była ta pozytywka, że w trakcie wkładania gumy też mogła być odtwarzana melodia? Czy to nie, jak pani myśli? Proszę pana, ja bym prosiła, żeby mi te informacje przysłać mailem i ja się postaram jak najszybciej dać odpowiedź. No, bo proszę pani, czytaliśmy też, ja nie wiem, czy państwo już dysponują tym wynalazkiem, że podobno te pozytywki reagują też na wilgotność, że w momencie ejakulacji też może się uwalniać wtedy melodia z tej pozytywki. Czy państwo już dysponują czymś takim? Wie pan co, no w tej taki chwili... Taki czujnik, wie pani, czujnik rozumiem. Wilgoci, no. Czujnik wilgoci, ja bym się musiała zorientować. Ja bardzo proszę o te wszystkie zapytania, przysłać mi mailem. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, bo... my tu zrobiliśmy ankietę, proszę pani, według tej ankiety nasi klienci byliby najbardziej zainteresowani tą reagującą na wilgoć. Na krople, tak. Dobrze, ja bardzo proszę o wszystkie te zapytania w mailu i mam jeszcze pytanie. Tak. Bo czas realizacji to państwo na kiedy było? Nie, spokojnie, proszę pani, to na czerwiec. Wie pani, świetnie, to zupełnie nie widzę problemu. Mam jeszcze taką prośbę, ponieważ ankieta jeszcze nie została zamknięta. A czy pani na przykład w swoim życiu intymnym byłaby zainteresowana użyciem prezerwatywy? Nie, proszę pana, nie byłabym. Z pozytywnych. A pani nie używa? Ze względów higienicznych, jakie to by były przeciwwskazania? Proszę pana, takie, że nie używam prezerwatyw. Aha, rozumiem. A jak się pani zabezpiecza, że co? Że To są bardzo prywatne pytania i nie zamierzam uczestniczyć. Proszę pani, my jesteśmy po prostu w trakcie ankiety w tej chwili. Rozumiem. Czyli pani by nie zezwoliła na wprowadzenie pozytywki do pochwy? Nie. Rozumiem. Bardzo proszę o... A po prostu maila napiszemy, na adres dobrze. aneta@pozytywki.pl. Dobrze, to przyjdzie mail z taburzewłakow.pl, dobrze? Dobrze, a my się tutaj jak najszybciej zorientujemy i damy odpowiedź. Dobra, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. S-Rock. Ale wyobrażasz sobie tak... I tak. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. S-Rock. Albo hymn pogodny. Ale to skąd? Nie, to pomyliło ci się. To nie ten związek zupełnie. Związek chemiczny. Proszę państwa, udało nam się wczoraj porozmawiać z Dorotą. Niestety nie mogła być z żoną,
narzeczoną, nie narzeczoną. Na temat ekskluzywnego modelu prezerwatywy firmy Tabu, którą reklamuje Radosław Majdan, która to, przypomnij? Która to co, bo zapomniałem. No zawiera pozytywkę, która reaguje na wilgoć, no. Co, ja miałem pytanie, gdzie, a jak się czułaś, tak? Dobra, proszę Państwa, ale poczekaj, wytłumaczmy, bo się społeczeństwo włączyło. Otóż proszę Państwa, Radosław Majdan w ramach kontraktu z firmą Tabu, producentem prezerwatyw, który to opiewa na 200 tysięcy złotych, reklamuje zupełnie nowy model prezerwatywy, który posiada w sobie zamontowaną pozytywkę reagującą na wilgoć, która to w momencie ejakulacji rozpoczyna emisję utworu. To mniej więcej wygląda tak, ty będziesz pozytywką, ja będę podnosił temperaturę. Dobra, dobra, okay. I bateria ci wylała. Dobrze, Doroto, jakie to jest uczucie? Jak się czułaś, jak testowałaś te prezerwatywy z melodią, z hymnem polskim? Bardzo dobrze, jestem przyzwyczajona do tego, ja w ogóle nie mam problemu z tym, naprawdę, wbrew pozorom i opiniom, gdzie twierdzi się, że się tym przejmuję, absolutnie się tym nie przejmuję, bawi mnie to za każdym razem, uważam, że jestem tak wspaniała, że warto mnie parodiować, no bo już kogoś innego, nie tylko popularności, ale i bogatej osobowości, niezwykłego kolorytu, niesamowitej po prostu charakterystyczności, mają to tylko nieliczni. Ona nie skumała, że to jest hymn polski, ona myślała, że to parodia, który jest jej piosenką. Proszę Państwa, w tej chwili pada pytanie, droga Doroto, gdzie testowałaś prezerwatywę z pozytywką? W czym? W czym? Ale mam to w dupie, no. Mam to w dupie, tak bardzo mam to w dupie, że podchodzę do tego z dużą poczucia humoru i obojętności. Współczujemy tak prostego sposobu myślenia, odbierania rzeczy i ludzi. Mam dosyć ostry charakterek, brzydko się wyrażam, nie potrafię tego się oduczyć. Klinę jak szef, jestem bardzo bezpośrednia, przez to może trochę bardzo taka bardziej wulgarna i wiesz. Nie wiem. Proszę Państwa, czarna gumowa chmura zawisła nad polską arsobami. Dobrze, teraz ja będę Majdanem, a ty będziesz prezerwatywą. Dobra, no. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Nie jest to chwyt marketingowy, nigdy nie był i pewnie nigdy nie będzie. No życie, no, to jest życie. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Są uczucia, są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Jakoś tam przeanalizować i zapowiedzieć, czy będzie tak, czy siak. Po prostu jest jak jest i sama nie wiem, jak będzie, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Natomiast teraz jest dobrze. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki i góry. Poranny WF. Dziewięć minut po dziewiątej. Proszę Państwa, dzisiaj tematem przewodnim Radosław Majdan oraz wyjątkowo intratny kontrakt na 200 tysięcy złotych z producentem prezerwatyw. Ale myśmy puścili tą melodyjkę. Ale poczekaj sekundę, sprawdzę. Ja znalazłem też miesięcznik Futbol dzisiaj, wiesz? Do którego można by dołączyć. I co w futbolu, powiedz? Broszkowie, bracia, dobrze, na których... Teraz się pojawił, mam. Dobrze, proszę to bardzo. Puść tą pozytywkę, dobrze? No. Uwaga. Jak mogłoby to grać? Uwaga! Nie, ale za szybko wystartowałeś. Tak, no to jeszcze raz, no. Poczekaj, no, ty jesteś kobietą czy mężczyzną? Ja jestem, no, ja będę mężczyzną. Dobra, ja będę kobietą, no. Miś! A miś, proszę cię, już! Dobrze, tak by to wyglądało. Pięknie, bardzo ładnie. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj przypominamy o tym, że Radosław Majdan, wybitny polski reprezentant, został twarzą prezerwatyw Tabu. Dobrze, do pani Andrzejak dzwonimy, Krysi? Tak. Czy do pana Mirka? Do pana, nie, do pani Andrzejak, Krysi. Jest pani Baran, nie, poczekaj, do pani Baran, do pani Baran. Pamiętaj, ruch Centrum Dystrybucji. No. Ja będę laboratorium. Ty. Dobra, ja połączę z laboratorium, tak. Tak. Pamiętaj, zamazuje się portret, dobrze? Koło zbiorniczka. Tak. No. Gdzie ten ruch jest? Pani Baran. Nie. Pani Baran, tak? Mhm, tak. Ale dzwonimy jako producenci. Nie.
nie, centrum dystrybucji. Ja ci zawsze pierwszy. Centrum dystrybucji. Tak, tak. Dobrze. Halo? Poczekaj, pani nie ma pani Baran, no. Jakby co do pana Mirka zadzwonimy, albo do pani Krysi. A Mirek to jest nazwisko, czy? Nie. Pan Mirek... Wiesz, że tak jak przeżywałem ten orgazm, tak mi się w głowie zakręciło trochę. Przez sekundę? No. Ale wiesz to, jak ja robię... to myślałem dużo o Kamie, wiesz? Kama. Dzisiaj, proszę państwa, nie opowiedzieliśmy państwu, ale Kama przyszła wyjątkowo wyuzdanej bluzce. Bluzkę miała składającą się, moim zdaniem, z 16 cm kwadratowych materiału i pod spodem, proszę państwa, dwa wielkie majdany. Jak mówiła Dada Elektroda swego czasu, memodły. Memodły, tak mówiła? Pewnie też były memodły w... Tak czy siak, jest jak jest. Tak można powiedzieć o życiu. Nie, no ustami jest Dody. Coś tam, jest coś tam i tak było i tak... Dobrze, pan Mirek? Będzie, no. No. Dzień dobry. Halo? Czy to jest kiosk ruchu? Dzień dobry pani. Tak. Kiosk ruchu, tak? Tak, tak. Dzień dobry, Centrum Dystrybucji Prasy, Ruch się kłania. Proszę panie, witam serdecznie. Halo? No, witam. Czy pani, czy pani u siebie sprzedaje prezerwatywy? Bo mamy tutaj reklamację. Halo? Proszę pani? Halo? No, patrz. No, widocznie ta twarz Majdana się zamazuje. To nie był kiosk w Toruniu, wiesz, co się tutaj zdaje, albo w Częstochowie. No. Dobra, to zadzwonimy do pana Mirka, z mężczyzną jakoś tak łatwiej. No łatwiej, no ja też jakoś tak pewniej. Wy czego jeszcze poprosimy o parę telefonów do ruchu? Czy powiedziesz poprosimy? Nie wiem, jak już rozmawiać, nie wiem. Zaczyna, ja szukam telefonu. Taki duży napis Ben Hacker jeszcze. Żeby się słucham. Dzień dobry, czy to jest kiosk ruchu? Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, punkt dystrybucji. Witam serdecznie, proszę pani, Centrum Dystrybucji Ruch się kłania i Kolporter. Proszę pani, bo mamy tutaj zażalenie od licznych klientów w związku ze sprzedażą prezerwatyw, także u pani w kiosku. Ja połączę z naszym działem laboratoryjnym, dobrze? Bo to chodzi o wycofanie tej produkcji, ewentualnie o małą erratę przy sprzedaży, dobrze? Z kim mam przyjemność. Dzień dobry, pan Misiura łączy. Waldemar Misiura z tej strony, kłaniam się serdecznie. Proszę pani, halo? Dzień dobry. Pani jest w doskonałym nastroju, słyszę, a sprawa jest niestety bardzo poważna. Otóż, proszę pani, te prezerwatywy, które wprowadzamy w tej chwili do sprzedaży marki Tabu, pani już posiada produkty tej marki u siebie w sprzedaży, w kolportażu? Nie mam, proszę pana, i nie będę miała. A dlaczego pani nie będzie miała? To znaczy, widzi pani... Dlaczego pani chichoczy? Za chwilę się pani pozytywka włączy. O krótki instruktaż, proszę pani, że te prezerwatywy przy sprzedaży, proszę informować, że nie są do użytku analnego. Ze względu na obecne w odbycie gruczoły trawienne rozmazuje się ten wizerunek Radosława Majdana na samej prezerwatywie, wie pani. Czy pani jest w trakcie stosunków w tej chwili? Co pan trzeba iść? Nie, no przeżywa... Dzwońcie tam. Co się... Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esrock. Ona solą schodzi do niego, robi mu lota, a on jej ogródek obrabia. A kondony czarne wywalają przez okno, bo u mnie się zawiesił czarny kondon na satelicie. Tak, na antenie satelitarnej. No. Zsunięty i mokry, tak, bo dotykałem. Wyczułam sytuację, jak wygląda. No to może to ktoś ścieżkę skręcił? Nie, to on. Tak. Jeszcze słyszałam i śmichy, chichy, ropa, zawiesił się. Zawiesił się. Jest pani przekonana śpięcia? Oczywiście, że od niego. Pewnie. No cóż, czarny kondom reprezentował szczyt perwersji w tak zwanym Jeśli czarny kondom przebiegnie wam drogę, nie idźcie tą drogą. Proszę państwa, w dzisiejszych czasach naukowcy potwierdzają te słynne legendy o czarnych kondomach, które porywały dzieci z polskich ulic. Czarnymi wołgami. Proszę państwa, jest model Tabu Radio z bardzo dużym zbiornikiem, z takimi przerzedzonymi, ale jednak zauważalnymi, z opaską włosami. Proszę państwa, chciałem powrócić mimo wszystko do czarnej prezerwatywy. Dlatego, że na tej chcieliśmy się teraz skupić. Otóż no, może firma Tabu jako firma nowoczesna rozszerza w tej chwili swoją ofertę o czarne prezerwatywy z jeszcze większym zbiorniczkiem, zupełnie pozbawionym owłosienia. W poszukiwaniu twarzy natrafiamy na ten właśnie numer. Pereiro. A tak naprawdę Greiro. Dobrze. Zdaje się, że to jest do asystenta. Dobrze. Ja zacznę i połączę z naszym działem chemicznym.
Nie, nie wziąłem chemicznym, wziąłem PR. No dobrze, przecież musimy kontrakt z nim podpisać, a nie opowiadać o składzie chemicznym. A jak nie, to wiesz, do tego drugiego. Do Krakowa. Nie mówmy. Patrz, śpi, Pereiro śpi. Roger, telefon calling. Poczekaj, 20 po 9. On podniósł banana i chciał z bananem rozmawiać. Proszę, ale wiesz, co piłkarze robią wieczorami. No? Myślą. Się tak zmęczą. Następnego dnia mówi, Jezu, ale wczoraj to było... Trzy prezerwatywy cienkie, ekstra duże, naturalny lateks, przezroczyste, że zbiorniczkiem nawilżane patidomitoksolonanem. Czym? No właśnie tym. Patisonem. No niestety, zapachu brukwi. Niestety pani asystentka Rogera Greiro nie odbiera. No może Roger ma pełne ręce roboty. Plemnikobójczy, środek. Dobra, dzwoń do tego chłopaka, drugiego. On też jest, że tak powiem, kolorystycznie kompatybilny. Nie zdradzaj, poczekaj sekundkę. Tylko zmieńmy głosy, bo on nas przecież zna. Potrafisz zmienić głos? Oczywiście, panie Kubo. Ale nie bądź zanosim, no co te gumy? Gumy. Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. No, masz jeszcze jakiegoś takiego? No nie, no Murzyna. Czy mniejszego? No nie ma Murzyna w swoich telefonach. No, no poczekaj, do Murzyna. Ale kogo? Kim jest ten człowiek? Poczekaj, do Murzyna. Nie, chcę... Szef Związku Afrykańczyków może by nam polecił kogoś. Tam. No dobrze, ale tam nie masz tych producentów prezerwatyw? No może tam zadzwońmy. Poczekaj, czy cała kadra wejdzie na taką gumę? Bo to jest tak, smolarek, krzynówek, dwóch jest żewłaków. Ty, a może podwójną prezerwatywę model żewłaków dla tych, co mają dwa penisy, rozumiesz? Bo zdarzają się takie narośle. Jeden większy, tak zwany do pochwowy i drugi ten anal. No, double, tak zwany double trouble. Bo w tym rodzeństwie jeden jest większy. Zupełnie no właśnie, tak z tymi penisami. Czy producent prezerwatyw, tak? Tak, dzwonimy? To mi się podoba, naprawdę. Dobrze, a gdzie dzwonimy do producenta prezerwatyw? Dzwonimy jeszcze raz do pana Greiro. Nie, no do Greiro. Mhm. Tam numer, ona nie jest czarna przecież. A po czym poznajesz po numerze, że jest czarny? Onge Gunga. To ja go znam. Rozmawiasz z panem Onge Gunga? Nie, ale kupiłem sobie kiedyś... Nie kończmy tego wątku. Dobrze. Dobrze, do Onge Gunga? Dobrze. Nie wiem, czy to jest dobre, bo nie ma nic wspólnego. Widzisz rodzinę pana Onge Gunga? Tak, widziałem taki serial Roots. W internecie na Allegro? Nie ma takiego numeru. No, dziękujemy bardzo. To państwo pozwolą, że my w takim razie temat czarnej prezerwatywy zamkniemy na tym etapie i powrócimy do państwa już naprawdę za moment. To może odegrajmy teraz pozytywnie. Nie! Ja nie. Będę panem Onge Gunga i mam na sobie czarną. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Brzuch! Czy mógłbyś zagadać coś do społeczeństwa, bo jestem trochę nieprzygotowany? Mam żel opóźniający ejakulację, wibrator z różdżką główką. Jezu, z różdżką? Z różdżką? Magdaleną? Wibrator z różdżką główką. No co ty, z główką różdżki? Jezus Maria, to ona też? To jeszcze lepsze niż Majdan. A ja ją tak wielbię. Proszę państwa, dzisiejszym tematem przewodnim jest kontrakt Radosława Majdana, który zdetronizował zresztą podobno do elektrody, bo ona wcześniej była twarzą tego. No, zrezygnowali, że z jej twarzy na twarz na człowieka, który na jego twarz coś wyraża. Powiedz mi, co wyraża jego twarz? Jak myślisz? Jego twarz jest jak jest. No tak, i coś tam. Tak czy siak. Bo tak w życiu bywa, no i tak jest po prostu. Dobrze. Dobra, ja dzwonię. Dobrze. Jak się ci drudzy bracia nazywają? Żewłaków albo Brożek. Albo są też bracia Mroczek. Dobrze, ja zadzwonię, połączę z ciałem. Tak, kłam. Dzień dobry panu Tabu, producent prezerwatyw się kłania, moje nazwisko Misiura. Halo? Witam serdecznie, proszę pana, bo ja się do sekshopu dodzwoniłem, tak? No, między innymi. No dobrze, proszę pana, bo mamy taką nietypową, krótką produkcję, bo podpisaliśmy w tej chwili kontrakt z Radkiem Majdanem, no i nie ukrywamy, że to zaowocowało nowymi kontraktami, mamy też kontrakt z braćmi Żewłaków i chcielibyśmy taką krótką serię dostarczyć próbnie, czy to się sprzeda. Ja połączę z działem marketingu, dobrze? Momencik. Halo, dzień dobry panu.
Witam. Witam pana. Dział marketingu firma Tabu. Jesteśmy producentem prezerwatyw. Nie wiem, czy kolega tutaj już pana wtajemniczył w temat naszej rozmowy, którą chcielibyśmy w tej chwili pana zainteresować. Otóż mamy nowe produkty w naszej ofercie sygnowane nazwiskiem pana Radosława Majdana, o czym z pewnością pan już słyszał, bo staramy się w tej chwili nagłośnić tę sprawę. Nie, nie słyszałem. Wie pan co, no do tej pory mieliśmy podpisany kontrakt z panią Dorotą Rabczewską, Dodą Elektrodą, ale w tej chwili jakby przejął ten kontrakt pan Radosław Majdan. Ale to jest zupełnie nieistotne, ponieważ chcemy zainteresować pana nowymi produktami naszej firmy. Otóż w tej chwili wyprodukowaliśmy, proszę pana, podwójną prezerwatywę, której jakby no tutaj identyfikacją będą bracia Żewłaków, ewentualnie bracia Brożek. Teraz pytanie, to są też piłkarze. Czy państwo są gotowi wprowadzić do swojej oferty taką podwójną prezerwatywę? Podwójna, czyli to podwójna grubość, czy? Nie, proszę pana, są proszę pana, takie schorzenia, które się nazywają penisus bilateralus i w tej chwili to są dosyć krótkie serie i limitowane. Wprowadzamy z prezerwatywa, taką wie pan, na dwa penisy. To jest, proszę pana, może ja wytłumaczę, to PFRON w to wszedł, czyli Fundusz Opieki nad Osobami Niepełnosprawnymi. Chodzi o tak zwane nadrośl gruczołowatą, czyli dwa penisy, jeden większy, drugi mniejszy. To jest oczywiście jakieś tam schorzenie, ale ci ludzie też chcą uprawiać bezpieczny seks. Jak to się nazywa po łacinie, pan mówił? Beniteralis, tak? Bilateralis, si. Czy pan by zainteresowany... Jaja pan sobie robi, no. Nie, no, jaja w ogóle nie wchodzą. Jaja nie wchodzą. Znaczy, my produkowaliśmy, proszę pana, taką na genitalia, ale niestety to się źle sprzedawa. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W SC Rock. Tajemniczy intruz w ulubionej kiełbasie myśliwskiej do tego stopnia zainteresował pana Mariana, że postanowił go dokładnie zbadać. Jest to dość długie, około, wiesz, może 5-6 centymetrów długości i 4 centymetrów prawie w obwodzie to jest, nie? No a to znajdowało się tu przy końcu tej porcji kiełbasy, to było tak mniej więcej to wyglądało, nie? Jak ja to ugryzłem, nie zaglądając na to, co to jest w końcu, bo i chleba nie zażywa, ani bułki, i potem to gryzę i w końcu nie idzie tego pąknąć, a to się okazuje takie coś, wie pan, białego. Biały element nie daje spokoju naszemu bohaterowi. Według niego jedno jest pewne, mamy do czynienia z tajemniczym kawałkiem gumy. No bo co to może być? No nie wiem, jest to niestwierdzone, czy to jest guma jakaś. No guma to jest pewne, że to jest guma, ale z czego ta guma? No, mamy część dalszą tej opowieści o kiełbasie, ale nie ona jest w tej chwili istotna. Chociaż nie był to adekwatny tekst. Chociaż, no, wiesz co, a ty nie znalazłeś nigdy kondona w kiełbasie? Przepraszam, nie, ale kiełbasę w kondonie znalazłem. A, no właśnie. No właśnie. Proszę państwa, Radosław Majdan i kontrakt z Tabu zajmuje dzisiaj naszą uwagę. W tej chwili kierujemy nasze kroki zajmuje w miejsce, to... gdzie o seksie nie mówi się jawnie, jednak uprawia się go... Znaczy, nagminnie. Się. No, kto nie był, to nie wie. Jakieś bolesne wspomnienia. Ja miałem tę okazję z racji, wiesz, no tej dystrybucji kokainy rozbicia szyby, no. Ja byłem. Do tego wciągania. No. Karny kozie głowy, koła. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Centralny Zarząd Służby Więziennej, ma nazwisko Misiura. Czy to są kozie głowy? Tak, jest. Witam serdecznie. Proszę pana, bo ja za chwilę połączę z pułkownikiem Martenką, bo chodzi o te maszyny, które... Zresztą ja połączę, bo ja nie znam sprawy. Dobra, momencik. Dobrze. Momencik. Halo, pułkownik Martenka. Zakład karny kozie głowy. No, witajcie, z kim mam przyjemność? Zastępca... To nam Skrzypczak. Bardzo dobrze, słuchajcie, bo skontaktowała się z nami firma, co prezerwatywy produkuje, Tabo się nazywają, co ich Radosław Majdan podobno teraz reklamuje, nie wiem, znacie tę sprawę, słyszeliście coś na ten temat? Nie, nie słyszałem. Słuchajcie, no więc oni... To jest darowizna. Oni fundują w ramach darowizny 350 automatów w tej chwili, które chcieliby wieszać w zakładach karnych, również u was w kozich głowach. W ramach akcji, zaraz poczekajcie, ja przeczytam, kochać się po ludzku. Halo? Halo? No, słuchajcie. I to zostały tylko jeszcze Racibusz i Wronki nie wzięły. Racibusz i Wronki podobno jeszcze tego nie mają i u was w kozich głowach też by trzeba było to powiesić. Gdzieś tam w holu głównym pewnie. Halo? Halo? Halo, jesteście tam? Halo? No odebrało mowę mu, no. Halo? Może zaprezentujmy, panie pułkowniku, jak to działa ta maszyna? Nie, ja myślę, że zadzwonimy w takim razie gdzie indziej. Stracił głowę, bo po prostu poleciał. Chłopaki, dobra nowina! Radek przyjedzie! Proszę, ale dwa razy w jedno więzienie jeszcze nie wchodziliśmy. Dobrze, to Racibusz, nie, Racibusz dzwoni. Dzwoni. No.
Dobrze, od razu, że tę maszynę, że mamy instrukcję obsługi tej maszyny. Dobrze, to teraz jesteśmy z firmy Tabu. Dobra. Nie, centralny zarząd. Zakład karny w Raciborzu. Centralny zarząd od razu. Proszę wybrać to nowo numer. Szeroko. Numer 1, sekretaria. Zobaczyłeś zdjęcie tego więźnia? Dwa, zobacz, więziennictwo i taki smutny więzień. Trzy, dział finansowy. Czego on taki smutny? A ten zwokła kachudzina, popatrz, jaki kieletorek. Oj, przepraszam, ma taki do ciebie podobny. Sześć, dział penitencjarny. Siedem, dział ochrony. Osiem lat. Dział terapeutyczny. Dział terapeutyczny mają w więzieniu. Połączenie z centralą. Weź gwiazdkę albo osiem. Aby ponownie wysłuchać zapowiedzi, wybierz kratkę. Nie, nie chcę poczekać. To może gwiazdkę, to terapeutycznie. Osiem był terapeutyczny. Dobrze. Wcisnąłeś osiem? Nie, gwiazdkę. No to centrala. Poczekaj sekundę. Zakład karny. Dzień dobry, Centralny Zarząd Służby Więziennej Warszawa się kłania, Rakowiecka, moje nazwisko Misiura. Słuchajcie, bo mamy już instrukcję do tych maszyn, dotarły do was już te maszyny z prezerwatywami? A nie mam pojęcia. To momencik, ja połączę tutaj z kwatermistrzem, on wam powie, jak uruchomić tą maszynę. Ja połączę, no to jest dobra, no. Halo, dzień dobry. Tak? Witajcie, Martenka z tej strony, kwatermistrz. Słuchajcie, bo już maszyny z prezerwatywami zostały do was wysłane, tylko teraz jeszcze musimy te żetony wam dosłać, żeby... Ja połączę może z kwatermistrzem, dobrze? Ale poczekajcie sekundę, bo bez żetonów te automaty w ogóle działać nie będą. Niech pan posłucha, jak to chodzi. Dobra, posłuchajcie, no, bo to jest tak. Rzucisz. Najpierw musicie wprowadzić ten żeton do automatu. Ja wam będę prezentował w tej chwili, bo mamy tutaj jeden, więc wkładacie ten żeton do automatu i potem wybieracie ten model. Jeżeli to będzie na przykład ten model Doda, to wtedy będzie taki odgłos. Dzień dobry, to znowu ja. I potem, jak już jest w momencie nakładania, tam pozytywki jakieś podobno są, które na wilgoć tak reagują. Tak, tak, o! I to tak mniej więcej wygląda. Dzień dobry, to znowu ja! No fajne w ogóle, nie? Halo? Dobrze, proszę pana, jak będą te maszyny, to żeby pan tam po prostu nie dał chłopakom, żeby nie zepsuli. Ja. Najpierw żeton, wybór prezerwatyw, tam jest radio, żewłakow, bąk. Murawski, Buncol, potem śmiech Dody i nakładamy. Okej. Okay. Dobra? Dobra. Począłem. Ale posłuchajcie, tylko będziecie nam potem WZ-kę musieli podpisać na te żetony, żeby to nie poszło w obieg jakiś tam u was między więźniami. Dobrze. Dobrze. Aha. I ten model Olisa DB przyjdzie z opóźnieniem, bo ci bracia Żewłako wchodzą w ten tam podwójny, dobra? Jasne. Dobra, dziękujemy. Dzięki. Dzień dobry, to znowu ja. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK. Dzień dobry, to znowu ja. Wiesz co, że my niechcący opatentowaliśmy naprawdę genialny tak wynalazek. Wyskakujący, gumka wyskakująca z takim... Warantujący szereg doznań jakby kulturalno-estetyczno-higienicznych. Oświatowych, tak, to prawda. Maszyna, proszę państwa, która reaguje głosem Dody, elektrody oraz prezerwatywa z zamontowaną... Prezerwatywa o zapachu takiej świeżej murawy. Pozytywką, która w momencie ejakulacji rozpoczyna emisję dźwięku o dowolnie wybranej melodii, ten z naszych dzisiejszych opatentowanych. Chcę powiedzieć, Michale, taką chwilę refleksji, że znam historię polskich sportowców, chociażby nie, sportowiec nazwisku Fortuna, nie wiem, czy pamiętasz, Skoczek, no tak, pamiętam, to są oczywiście ludzie, którzy musieli kiedyś sprzedawać swoje puchary, medale, bo to nie tak mieli z czego żyć. Ludzkie dramaty, tak. Tak, i teraz pomyślałem sobie, że jeżeli rynek upomina się o Radka, a Radek powoli no, zbliża do 40, kończy karierę, to jest to, tak naprawdę my się śmiejemy, ale to jest pozytywna rzecz. Symbioza biznesu i sportu. W tej chwili dokonamy, proszę państwa, na przykład prezerwatywy Machu Whitey? Symbiozy biznesu oraz filmu po raz kolejny z udziałem osób, o których no, wiadomo, że współpracowały, co niestety nie przyniosło zbyt dobrych efektów. Krzysztof Zanussi został poważnie zganiony za zatrudnienie Doroty Rabczewskiej do The Electrolux w jednym ze swoich ostatnich filmów. Jaki to był film? Co to był za tytuł? Tylko dla orów? Życie... Brzezina? Struktura okay kryształu? To nieistotne. Czerwa proci? Co to? Amator? Co to był za film? Namówić na tak zwaną sukcesję kariery naszego dzisiejszego bohatera. Tak. Proszę państwa, był człowiek z żelaza, człowiek z marmuru, a dzisiaj mamy człowieka... Gumy! Ale to może powie pan Zanussi sam. Człowiek z gumy. To nie to jest problem. Wyłącz troszkę. Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy to jest zespół filmowy Tor się kłania? Ja szukam pana Radosława Majdana. Wie pan co, ten numer, no, Radek oddał do Ery i ja sobie ten numer wykupiłam. A to może dobrze by było, bo proszę panie, ja połączę z panem Krzysztofem Zanussim, dobrze? Bo mamy pewną propozycję, już momencik, już łączę. Jest żona pana Majdana. Bardzo mi miło. Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani Krzysztof Zanussi z tej strony. Miła pani, otóż w tej chwili w związku z jakby no, takim społecznym, wie pani, kulturalnym, polskim zamówieniem na kontynuację wielkich dzieł, takich jak na przykład Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy, w tej chwili przygotowuję taki tryptyk, który rozpoczynałby film Człowiek z gumy. Będzie człowiek ze złota, będzie proszę pani, człowiek z kamienia. Dobrze, proszę pana, ale ja panu przerwię. Czy pani, proszę pani... Pani pozwoli, pani sama rozumie, proszę, że my mistrzowi nie przerywać, nie mamy zbyt wiele czasu. Proszę pani, Krzysztof Zanussi mówi. Mówi Zanussi. Czy w związku z tym kontraktem... Zanussi mówi! Radka Majdana. Proszę a kim pana, pani jest? Jestem Dodo. Pani Doroto. Pani Doroto. Pani jest Dodo. Ja nazywam się Danuta Wierzba. Wierzba? Tak. Proszę pani, mamy świetną propozycję. Mamy taki preparat do pylania wierzby. Wierzba i ten numer jest teraz mój, nie jest to numer Radka. Proszę pani, ale czy pani by w takim razie zgodziła się zagrać w jednym z filmów tryptyków Człowiek z drzewa w takim razie? Tam jest taka scena, jak młody Fryderyk Chopin siedzi pod wierzbą. Ja jestem osobą prywatną. Nie, proszę mnie nie opowiadać takich rzeczy. Proszę pani, dobrze. Ale to jest naprawdę wielka sztuka. Ja sobie posłucham w telewizji, w radiu. Pani, halo, przepraszam bardzo, bo jeszcze ewentualnie... Ale chamstwo! Człowiek z węgla jeszcze wchodzi w grę! Proszę pani, człowiek jako gil w nosie! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Ale, człowiek tutaj oddaje tak. Zabilitowałeś mnie uciszając panią krzykiem. Człowiek oddaje tak, dobre, słuchaj, ciuchy oddaje, nie? Oddaje no. Dziecko do ale żeby numer oddać. Przepraszam, nie mam komentarza. To za chwilę wrócimy. W tej sprawie. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki. Poranny wojewódzki. Pan Marian jak zawsze spędzał go w towarzystwie gazety i swojej ulubionej kiełbasy myśliwskiej. Tym smakołykiem pan Marian zajadał się od zawsze. Wczoraj pan Marian zabrał się więc za kolejny pędo kiełbasy. Po paru minutach zrobił się blady, a włosy spanały mu dęba. Powód? W jednym z kawałków znalazł tajemniczą gumową wkładkę. Tak zwaną prezerwatywę. Radek czyha na ciebie wszędzie. Nawet w kiełbasie myśliwskiej. Proszę państwa, poluję na nowych klientów. Proszę państwa, dzisiaj naszym tematem, który próbowaliśmy obrobić, rozciągnąć i naciągnąć na waszą wyobraźnię, był Radosław Majdan, który stanął na nogi jako biznesmen, twarz prezerwatyw firmy Tabu. Okazało się, że obiecujemy sprawdzić. Że temat, choć elastyczny i taki nawet można by powiedzieć pachnący i smakowy, okazał się mimo wszystko wilgotny. Niesmaczny, dlatego nie będziemy do niego wracali jutro, już jutro znacznie większe tematy. Jutro temat, który jest Mont Blancem wszystkich tematów, który jest czomolungmą. 8848. Chwili, ponieważ będziemy mówić o jutrze, zapadnie cisza. Jutro tematem jest lisza. A zakończymy jak zwykle haiku, bo teraz weszliśmy w fazę haiku. Tak jest. Proszę, ja mam dwa. Ja też mam dwa. To kto pierwszy? Ja zacznę pierwszy. Proszę. Pasuje Gosiewskiemu, pasuje i czumie, twarz Radka na gumie. Bardzo ładne. No. Ja mam tak. Ekskluzywnie jak kawior, jak trufla, jak ciuchy z peweksu. Majdan z lateksu. Dobre, ja mam takie krótkie. Proszę. Takie właściwie takie ex post trochę. Proszę. Jądra go bolały, bo Radek był za mały. To też bardzo ładne. Dziękuję. I moje ostatnie. Tak? Zakończmy pozytywką, dobrze? Poczujesz od razu, że to tabu, gdy usłyszysz hymn w rytm... Poranny WF.